Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Demo, to jest piąty odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Metro Last Light i ostatnio skończyliśmy w tym pomieszczeniu. Zabramy amunicję właśnie przed chwilą. Rozejrzyjmy się, co my tutaj jeszcze znajdziemy. Nie wiem, co jest jakiś płomień. O, maski możemy sobie zdobyć. Dobra, świetnie. Jakiś płomień chyba, znaczy jakiś granat zapalający czy coś takiego typu. Dobra, filtry. 7 min dodatkowego powietrza. Dobra, więc chodźmy dalej. Wydaje mi się, że pewnie niedługo wyjdziemy na powierzchnię. O cholera, o cholera, o cholera. Tam jest gości, że mnie tylko nie zauważył. Ostrożnie, ostrożnie. Chcę go zabić. Oh shit. Dobra, cofam się, cofam się, cofam się. Tam jest ich kilku. Jeszcze mają bramkę. To by mnie usłyszeli, jakbym tylko tamtędy przeszedł. Czy to jest otwarte? Nie, no ja wiedziałem, że to będzie zamknięte, po prostu to czułem, a w ogóle naprawdę świetnie wygląda gra, jeśli chodzi o grafikę, bardzo ładnie. Jak się nożem posługiwało? Chyba C, prawda? Zaraz to sobie zrobimy, może uda mi się coś takiego nawet tutaj zmajstrować. Tak jest. Nie, 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 jak to się robiło? Nie, 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 nie maska. Maskę zdejmij. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak się nożem rzucało, bo nie pamiętam, przepraszam was za to. Klawiatura, broń. Broń dodatkowa, no C. No to dlaczego mi to nie rzuca? Ja cię. Został. I ty też. Dobra. Akcja, no nie powiem, że wzorowa, ale nie najgorzej przeprowadzona. Zaraz odzyskam jeszcze moją własność w postaci tych noży wszystkich. Ten gdzieś się tutaj mu wbił nad głową, nie? W tą ścianę gdzieś tutaj wpadł. Ho. Gdzieś tutaj się wbił, dobra. Czy będę najwyżej jeden stratny? Mam 3. To 2 jestem stratny. Dobra, już mam 4. Okej, to tylko jeden na minusie jestem. Nieważne. Więc tak, chodźmy dalej, nie ma co przedłużać. Zobaczmy tylko, co mamy tutaj w środku. Amunicja dodatkowa, super. Przeładuję jeszcze sobie wszystkie bronie. Czyż to zrobiłem? Już to zrobiłem, dobra. To tak, może nie będziemy chodzić ze strzelbą, tylko z bronią, która ma tłumik, na przykład z tą. Dodatkowo widzę wtedy, czy jestem w ukryciu, czy nie. Musimy pozostawać w cieniu, jeśli myślę o przeżyciu. Posterunek z drugi, zgłoście się. On jest sam. Jest. Dobra. Załatwione. Oj, oj, oj. Szkoda, że w metrze ciała się nie da zabrać. Chyba, że da się, ale nie wiem jak. Nie, tego nie będziemy podnosić, to nie jest za dobre. Zgaśmy to. O, to mi się nie podoba. Patrzmy, czy tutaj coś jest może otwarte. O, jest właśnie. Świetnie. Wow, wow, wow. Szczur. Gdzie ty tam? Się podziewasz. Będziemy na razie zapalać też światło. O, właśnie. Poszukuję czegoś ciekawego. Nie, AK nie będziemy brać. Myślę, że nam wystarczą te karabiny, które tutaj mamy. Tym bardziej, że do nich amunicję sobie to kupiłem. Mam dwa takie same. Ciekawe, czy ta amunicja jest osobna, czy jest... Czy ona jest wspólna? Zobaczmy. Przeładuję. Ja 173, a tutaj 173. Czyli mam dwa razy tą samą broń. To jest niepotrzebne. Weźmy sobie wtedy może tego kałacha. Dobra, świetnie. Nie, to ja też mam amunicję w takim razie wspólną. No dobra, będę miał chociaż dwie inne bronie. Ta będzie do skradania, a tamta będzie do... zadymy jakiejś. Też możemy zgasić? Nie możemy, ale to znaczy, że to już nikogo raczej nie będzie. Uważać muszę tylko na takie różne pułapki, które mogą zdradzić moją obecność, jak na przykład... co to jest? Aha, dobra, chodzi o drzwi. Jak na przykład puszki zawieszone, które... Jeśli bym mnie poruszył, to oczywiście wszyscy mnie usłyszą i zauważą mnie. Dobra, znowu mamy sytuację taką, że jest ich tutaj 1000. Zgaśmy im wszystko, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, no ale zaraz się przekonamy. Zgasili mi wszystko, oni w ogóle mają to w dupie, nic się nie zorientowali. Dobra, nie wiem, dokąd mam tutaj tak naprawdę się przekraść tutaj. Rozejrzyjmy się jeszcze właśnie w tym miejscu. Dobra, dodatkowa amunicja. Myślę, że to będzie apteczka, chociaż w sumie apteczek mam... Co za koleś? Jak on mnie nie zauważył? Zabić go? Ty, odwróć się. Odwróć się! Dobrze. No nie, oni tu idą. Nie, nie idą. Ale tak, taki krzyk był, jakby ktoś po prostu się zorientował. Szczęście tak się wcale nie stało. Wiecie, jest taka opcja, żeby ich wszystkich tutaj wybić, albo przynajmniej... Znaczy, ja nie chcę wszystkich zabijać tutaj oczywiście. Chcę to po cichu spróbować chociaż zrobić. Ja lubię po cichu działać, ale nie zawsze mi to wychodzi.
Jak zresztą sami wiecie. Tego myślę, żebyśmy mogli sobie tak zdjąć. Świetnie, w łeb dostał. Ten idzie na straż. Kurde, znaczy patroluje tutaj. Jestem niezauważony cały czas, niezauważalny. Nie mam takiej opcji, żeby mnie zauważyli. Odzyskałem swój nóż razem z jego amunicją oczywiście. Nie, tutaj jest za jasno, tu jest za jasno, cholera. Tu by trzeba coś wykombinować. Myślę, że tędy można się przekraść. Tu dwóch rozmawia, to nie ma szans, żeby ich zabić, ale tego myślę, żebyśmy mogli. To jest ryzyko, ale zobaczmy. No. Zginął, zginął. Na szczęście jeden strzał wystarczy, żeby go zabić, bo jakby tak nie było zawsze, to byśmy mieli bardzo, bardzo ciężkie zadanie. Cholera, ten gość w ogóle wygląda, jakby naprawdę się na mnie gapił bezpośrednio. To nie ja, ten hałas tutaj. Wydzielam, prawda? Mam nadzieję. Ten gościu w ogóle przeszedł po zwłokach. Ma to w dupie, naprawdę. Okej, okay, to teraz wiemy, czemu ciało nie trzeba zabierać, bo oni mogą chodzić nawet po zwłokach swojego przyjaciela i nawet nie zorientować się. Świetnie. Czy nawet jakby dobrze poszedł, bym to po cichu zrobił, to jakbym zabił jednego z tych, którzy rozmawiają, to pewnie tak by się nie zorientowali. Dobra, teraz to gasimy. Aha. Chyba się połapali, że jestem tutaj, zobaczcie. Ta muzyczka też mi to trochę może sugerować. To jest nóż, wow, odzyskamy go, świetnie. Fajnie, że one tak się troszeczkę świecą, to mamy łatwiejsze zadanie, jeśli chodzi o namierzenie ich. Nie wiem, czy tędy dam radę się przekraść, ale... No dobra, można spróbować. Czekajcie, zobaczmy na naszym tym... Nie tu! Boże... Tam mam gdzieś iść, lol. Dobra, niech ten gościu przejdzie. Niech ten gościu przejdzie i my też spróbujemy przejść tędy, przekraść się. Cholera, zauważyli mnie. Zauważyli mnie, dobra. Wolałem pierwszy już do nich wystrzelić. I tak już jest po mnie, tak mi się wydaje. Chociaż może? Apteczka da radę? Kurde, o Jezu, dobra. Nie, nie da rady. To jednak spróbujemy to przejść na po cichu. Kurczę, 8 minut skradania, ja pierdzielę i zero efektu, czekajcie, napiję się tylko. Rozpoczynamy od początku standardowo. No właśnie, nie zaskoczyliście mnie. No dobra, mam nadzieję, że teraz mi trochę to sprawniej pójdzie niż ostatnio. Już wiem, jak mniej więcej ten początek ty powinienem rozpracować, w jaki sposób i do nich podejść. Te filtry sobie tylko zabiorę, bym zapomniał. To bym się mógł wkurzyć ostro. Czy filtry, tu amunicja akurat była. Gdzie indziej chyba były filtry, nie? Czy te cztery... Nie, te cztery filtry tam już wcześniej mieliśmy. Okej, okay, dobra. Ten gość tutaj podejdzie, tego zaraz zadźgamy. Nie, to jest apteczka, tylko że ja już mam full. Nie mogę jej podnieść. Dobra, gin tutaj. Oni się rozdzielą zaraz, właśnie. To byśmy mogli sobie na przykład tego zabić. I ciebie też zaraz zabijemy. Świetnie. Poszukują mnie? Myślę, że tak, no bo zabiłem gościa i padł on tutaj prosto pod lampą. Dobra, dzięki za ammo. Jakby się nie skapnęli, to było coś dziwnego. W sumie nie odzyskam tego noża, to trochę głupio zrobiłem. Ale można zaryzykować. Może dosięgnę go? Lol? Nie. Słyszałem to. Brać go, tak? Ale oni nie wiedzą, gdzie jestem chyba. Na szczęście. Czekajcie, to ja będę ich tak eliminować. Po cichu mimo to. Ci to dopiero teraz muszą czuć napięcie. Nie widzą skąd, ani kto atakuje ich nożami ciągle. Zabija pojedynczo. Jak jakiś asasyn po prostu. Nie, ale jak teraz spieprzymy, to spróbuję to przejść normalnie. Na głośno, że tak powiem. Jezu, jak się buguje mnie te jego zwłoki. Może on jeszcze żyje, co? I próbuje wstać. Aj! Strata, strata. Wow! Zauważyli mnie. Dobra, to czekajcie. Zmieniamy broń. Jezu, dynamitem do mnie! Wyskakują, znaczy rzucają. Dawajcie głowę.
W najbliższej stacji już muszę amunicję kupić, bo już będę dużo stratny, myślę. Po tej akcji tutaj. Chociaż tam jeszcze jakieś zwłoki były za mną. I myślę, że z nich do kałacha amunicję zdobędziemy. W końcu. Wow! Wow, 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 wow. Ciężcy zawodnicy idą. Ci opancerzeni. Z nimi może nie być za wesoło. Gień! Jezu! To są jak te Juggernauty z Modern Warfare 2 z Call of Duty. Dobra, padł w końcu. Ten też, ten już nie był pancerzony aż tak bardzo. Kolejny. Że tak powiem, zwyczajny żołnierz. Ja słyszę, że ktoś jeszcze mi gada, to nie jest raczej bezpiecznie. Spróbujmy sobie w takim razie przeładować. Okej, okay, udało się, weźmy amunicję. Nie, to wszyscy mają praktycznie AK-47, znaczy kałacha, bo to nie jest AK-47, tylko kałach jest narysane. Pewnie bez licencji, ale... Co to? Do mnie tutaj gada, co? Czekajcie, ile ja mnożę w ogóle do rzucania? 3, tak? Z któregoś tutaj z was musiałem odzyskać, pamiętam. Znaczy tutaj gdzieś jakimś nie trafiłem, to chyba u was było, nie? Nie? Gdzieś tu było, o właśnie, chyba tutaj, czy nie? Nie? O cholera, nie wiem, w którego takim razie rzucałem. O, tu jest mój nóż do rzucania, trochę poleciał. No, ktoś idzie, już. Ja już chyba jestem niezauważony. Może jednak jestem. Wykryty, nie wiem w sumie. Cześć, no tu mnie widzą. Dobra, zgaśmy to. Jestem teraz w ogóle dla nich niewidzialny, świetnie. Gościu tam biega, ten idzie tutaj. O Jezu! Dobra, padaj. Teraz ty! Dawajcie łeb. O cholera. Cześć, schowam się. Bardzo inteligentni to oni nie są. W sumie za dużo się chyba nie zmieniło od Metro 2033, jeśli chodzi o poziom inteligencji przeciwników. Odzyskałem nóż, świetnie. Tutaj tak jest, tutaj tak wygląda sytuacja. W sumie mógłbym ze strzelby korzystać nawet, bo strzelba na taki dystans właśnie jaki tutaj mamy by się chyba sprawdzała najlepiej. Tutaj nóż, właśnie, coś mi tak mignęło. Przepraszam. I dokąd teraz? No właśnie, i to mnie ostatnio zdradziło. Teraz tam. Ale tak już jest raczej bezpiecznie, bo już wszystkich wybiłem. Cholera, muszę sobie jakieś sterowanie zmienić, albo się przyzwyczaić i nauczyć. Już ogólnie nagrywam teraz drugi dzień. Przed chwilą, właśnie przed rozpoczęciem tego materiału, wrzuciłem wam pierwszy odcinek. Czekam na jakieś komentarze. Na razie nie wiem, jak przyjęliście tą serię. Mam nadzieję, że ciepło, że wam się ona spodobała. No, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Weźmy filtry i maski nie będziemy wymieniać, bo mamy ją nieuszkodzoną. No tego to zabijemy. Przytrzymaj, demo. Chyba na dół musimy zejść. Się wydaje, przynajmniej odzyskam nóż swój. Dobra, dawaj te filtry. 9 minut już, no to nieźle. Niedługo na pewno wyjdziemy na zewnątrz. Tu jeszcze jakieś filtry są. 10 minut, prawie 11 w sumie. Można powiedzieć, że 11. Czy tu nie mam czegoś do zrobienia, bo widziałem, że jeszcze coś tam miałem, jakąś opcję. Ale chyba jednak nie ma nic takiego, no dobra. Czyli tak, kolejna część skradankowa, że tak powiem. Zauważy mnie. Widzi mnie gościu. Kolejna część skradankowa, kolejna część, którą spieprzę, znając mnie. Coś nie potrafię się w tym metrze tutaj skradać, tak mi się wydaje. Trzeba szybko wyjść. Dobra, powiedzmy, że mnie nie widzieli. Tu mnie na pewno zauważą, ale tu możemy wyłączyć im światło. Dobra, o to chodziło. Dzisiaj będzie chyba kolejny taki odcinek skradankowy bardziej. Akcji było ostatnio też całkiem sporo, muszę przyznać. Dobra, to już mi zgasiliśmy. Mamy kolejną maskę, kolejny filtr, ale to nas nie interesuje. Możemy w ogóle do góry sobie wejść na przykład? No świetnie, wbijemy się do góry, nawet nie zauważyli. No dobra, genialnie. O, i nóż odzyskałem, znaczy odzyskałem nowy, podniosłem i teraz mam... Nie, 4 mam noże, nie mam 5. Czyli jeden jestem i tak stratny, jeśli chodzi o całą akcję. No dobra. Chodźmy dalej, po cichutku. Myślałem, że ten gaz, przez który przechodziłem,
mnie zdradzić, że nagle zacznie Artem kaszleć, dlatego że maski nie użyłem, a jednak wychodzi na to, że nie było to konieczne. Czy on jest sam? Jest sam. Dobra, panie, ja cię muszę zabić. Nie zaskakujmy. Spokojnie, Artem, zejdź. Po cichu. Odzyskaj i zgaś to cholerstwo. Dobra. Wow, 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 co to było? Aha, schodzimy do jakichś katakumb? W sumie to chyba wiem, po co w takim razie nam było to... Te całe filtry. Czekajcie, może jeszcze raz tylko do góry wejdziemy. Nie no. Chyba gra chce, żebym chyba szedł na dół. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj raczej nie powinno na mnie jakieś zagrożenie czekać, no chociaż kurde, nigdy nic nie wiadomo w tej grze. Mamy jakąś notatkę. Gra mi każe teraz się cofnąć, stwierdziła pewnie, że nie, to jest zła ścieżka. Nie, dobra ścieżka. A, to chyba na góry mam tutaj wyjście, coś takiego, tak? A, co tutaj biega? Tak, chyba mam się cofnąć, pewnie dołem się nie mogę przekreść i teraz oni stwierdzają, że mam wyjść na górę sobie. No dobra, tak więc zróbmy to, co nam tutaj gra sugeruje. Mam nadzieję, że jakiś checkpoint tam był na dole, bo nie widzi mi się jakoś specjalnie przechodzenie tego od nowa. Chodźmy oczywiście, no kurde, z bronią. Ale tak też, żebym nie musiał nikogo zabijać. Chodzę z bronią generalnie po to, że chcę widzieć po prostu, czy jestem wykryty, czy też może jednak nie. Jego jeszcze nie będę zabijał. Teraz mógłby mnie zauważyć, on jest sam, tak? Mówię, że jeszcze go nie będę zabijał, bo nie wiem, czy jest tam, ale jest sam, to sayonara. Good night, Singaro. Czy jakoś tak to tam się mówi. Nie wiem, nie uczę się tego języka. Tutaj coś możemy zrobić? Nie, nie mamy żadnego przełącznika. W takim razie, gdzie mi oni teraz tutaj radzą pójść? Tam, nie wiem dlaczego tam. W sumie naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego oni tam chcą, żebym poszedł. Chyba, że do góry o to może chodzić, co? No dobra, dobra, to sobie wejdźmy do góry, zobaczymy, najwyżej się cofnę. Nie powinni mnie tutaj raczej wykryć, mam taką nadzieję. No tak, tutaj jeszcze nie byłem w tej części, ewidentnie, nie byłem tutaj. Cztery noże, świetnie. Tak się kurde w ogóle przejmuję ilością tych moich noży, jak nie wiem co to było. Gin! Aż muszę przyznać, że do ciekawej akcji. Ja pierdolę. Wykryli mnie. Serio? Nie wiem, gdzie jestem. Tu miałem coś przełączyć. Chodźmy stąd. Może jeszcze mnie nie... O Jezu. Ale idą. Oj. No jestem w dupie. Chyba, że spieprzę im jakoś, może na dół na przykład. Ty, no na dół! Co jest, kurde, na dół, nie mogłem zejść, przez to zginę. Ja cię kręcę. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Myślałem, że ich jeszcze wyrżnę, nie? Nie, ale jeśli oni mi teraz od początku tutaj wczytają, to ja się wścieknę po prostu. No, macie chyba szczęście, to chyba nie jest od początku. Nie, ja pierdzielę, to jest od początku, no chyba was coś boli. Dobra, sorry, szybko to zrobimy. Przepraszam za to. Najpierw pójdziemy tu, teraz już mam to obcykane, zobaczcie. Najpierw idziemy tu, najpierw to wyłączamy. Tak jest. Ci jeszcze tutaj nie wiedzą, co się pewnie dzieje. Nie, może nawet nie zauważyli, szczerze mówiąc. Chodźmy z tą bronią, jakoś jestem do niej przywiązany. Dobra, tym razem mnie tutaj nie powinni zaobserwować, tak jak to było ostatnio. Tym razem to nie przejdzie. Coś tu jeszcze było do podniesienia ostatnio, pamiętam, było tego zdecydowanie więcej, a teraz już nie ma. No lipa. Noże 3. Aha, dobra, bo ten jeden nóż to tam u góry zaraz znajdziemy. Tych to w ogóle nie musimy na szczęście zabijać. Na szczęście mówię, bo to nie jest żadne ryzyko w takim razie. Nie, żebym nie lubił ich zabijać. Nie, to jest całkiem przyjemne, ale... Nie w tym wypadku, kiedy chce się skradać. Dobra. Kiedy jest ich czterech, to też nie jest za to fajne. Dobra, tu mamy ten nóż, o którym mówiłem. Teraz przejdziemy sobie przez to. W ogóle teraz jakby Artem zaczął kaszczeć, to by było chamskie, bo ostatnio jakimś tam w ogóle fuksem się tak zrobiło, że nie było takiej konieczności, znaczy, że nie zaczął... Nie!
że nie zaczął kaszleć, a teraz jednak tak się by stało, bo tak powinno być. Boże, genialne! Jestem genialny czasami, nie? No i gdzie jest ten nóż? Dlaczego go nie mogę odzyskać, co? Chodźmy na dół. No i zniknął. Psz. Nie poleciał gdzieś w cholerę. No niestety, niestety. Będziemy musieli jakoś tędy się przedostać. Chyba, że mi się nie uda znowu. W cieniu demo, w cieniu pozostawaj, bądź jak ninja. No chyba, że ty miałem przejść od początku. Oj. To nie ja. To się zdziwił sobie, idzie spokojnie, nuci coś i nagle dostał kosę. Dobra, nóż odzyskane. Jakiś tam kompletnie inny, randomowy, ale nieważne. I nie wiem, czy to są te same podziemia, co byłem tam ostatnio. Pewnie tak, zaraz mnie cofnie, no dokładnie. Niestety wyjdzie mi, że to jest już zablokowane. Co my mamy tutaj? Ucieknij z terytorium czerwonej linii. Znajdź przełącznik, wyłącz wiatrak i przeczołgaj się. Paweł wie, dokąd zabrano cienie. Dobra, to ja wiem jednak, gdzie musimy się teraz dostać. Musimy po prostu iść tam na górę i tak, i tam powinniśmy to przełączyć. Powinno być dobrze. Ich jest dwóch. W sumie będzie hardkorowe, ale może się uda. Nie, to jest, jestem najlepszy, jestem mistrzem świata po prostu. Świetna akcja. Nie, o 5 noży to bym w ogóle ich w ekspresowym tempie wybił sobie tutaj. Kogoś słyszę tutaj, ktoś zaraz mi pewnie wyjdzie tutaj. Ten tak wygląda, jakby tutaj pracował w sumie. Coś tu miałem? Wydawało mi się. Czekajcie, zobaczę sobie. Boże, myślę, że naprawdę żyje. O, właśnie, ty tu jesteś. Dobranoc. Filtr to nie jest do przełączenia. Już ostatnio też się na tym zastanawiałem właśnie. Dobra, teraz lecimy szybko do góry. I wreszcie myślę, że stąd wyjdziemy. Chyba, że zaraz znowu coś tutaj spartolę. Ale mam nadzieję, że tego nie zrobię. Nie wiem, dlaczego w ogóle oni mnie ostatnio wykryli. Czy ja miałem go nie zabijać? Bo ja go zabiłem i od razu się skapnęli, że ja tutaj kogoś zamordowałem. Nie wiem tak naprawdę dlaczego. Dobra, ryzykuję. Jeszcze tylko trzeba. Już. Wiecie co, chyba najpierw trzeba to przełączyć. A później dopiero będzie można myśleć o zabiciu go. Tak mi się wydaje. No dobra. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Teraz ten znacznik powinien już mnie prowadzić w normalne miejsce, dokąd powinniśmy dotrzeć. Czekajcie, tam jest jeden gościu na dole. O Jezu, ale biedaczek się obrócił. A jakby się nie poruszył, to by jeszcze żył. Może. Kurde. No. Oj. Czyżby strzelił do mnie? Panie. Wiecie co, wydaje mi się, że chyba właśnie wszystkich wybiłem już tutaj, ale lepiej nie czuć się aż tak za bardzo pewnie, bo zaraz się mogę obudzić z ręką w nocniku i kurde sprowokować kogoś do ataku. Czy ja idę dobrze? Wydaje mi się, że chyba teraz tutaj powinniśmy pójść, chociaż nie wiem w sumie, gdzie teraz tutaj wyjdę. I co? Tutaj gdzieś? A, tutaj, dobra. O to chodziło. Wreszcie, w końcu przeszliśmy ten moment. Przepraszam, że tak długo trwało. O Jezu. Chyba miało takie być. O nie, kolejny. Kolejna część, kolejny jakiś, nie wiem, hangar, czy co to jest, cholera, wie. Kolejna część, w której musimy się skradać. No mam nadzieję, że w końcu niedługo ten moment ze skradaniem przejdzie.
skończy się i będziemy już na powierzchni, bo będziemy działać z mutantami, bo skradanie może być fajne, ale bez przesady. Mam nadzieję, że to jest checkpoint, chociaż kurde, nie mogę się tutaj nigdy czuć pewnie, bo metro czasami ma naprawdę w takich długich odstępach rozciągnięte te swoje checkpointy, że można naprawdę czasami się nieźle przejechać na tym. Nie zauważysz mnie. Prawda? Dobra. Wydanie pierwsze. Chyba zdobyłem ileś tam notatek określonych i mi zadanie wskoczyło. Fajnie, bo to są takie bonusowe rzeczy, które w sumie jakoś... Nie ma jakiejś wielkiej trudności, żeby znajdować. No, pieniądze. Znaczy 5 tych specjalnych naboi. Tu jest pusto. O, tu mamy drabinę. Dobra, już myślałem, co my tutaj mamy zrobić. Czy mamy ich naprawdę zabić? Nie, tu wystarczyło przejść górą. W sumie wydaje mi się, że tamtędy też byśmy mogli przejść, tylko tam bym musiał się jeszcze męczyć z oświetleniem. A tutaj nie mam takich zmartwień i dobrze. Chodźmy dalej, chodźmy dalej. Dobra. Nasz następny cel, zgasić światło. Tylko niech ten gościu sobie przejdzie tutaj, na patrolu, bo ja bym teraz mu się tutaj pojawił, to od razu zacznie do mnie strzelać, bo mnie zauważy. Nie patrz tutaj. Kurde, ten nie wkurza. Nie będę go zabijać w świetle. Może się śmieją. Nie, nikogo nie powiadomisz o tym. Tak? Ubity. O cholera. Idzie do mnie. Wiedziałem, że nie warto ich zabijać. Ja wiedziałem, że ja się na tym przejadę. Po prostu byłem pewien. Dobra, nie będę się ruszać, żeby żadnych dźwięków nie wydawać. Kolejny zabity, no tak, macie rację. Czekajcie, może tutaj teraz. Nie, kierownicy nie są postawieni. O cholera. Jestem w dupie. Aaaa! Nie tu! Ginę. Może nie? Dobra, mały speedrunik, udało się. Ważne, że się udało. Dobra. Dobra. Mamy to za sobą. Co my tutaj mamy? Kolejnego człowieka, którego mamy zabić? Najprawdopodobniej tak. Bym się wcale nie pomylił, myślę. Nie będę go na razie jeszcze zabijać. Nie no, nawet bym tego noża nie odzyskał. W sumie wydaje mi się, że ten nawet nie jest konieczny, on zresztą tutaj z kimś rozmawia. Oho, z kimś rozmawia ewidentnie. Nie wiem tylko, czy z kimś przez radio, czy... Nie, chyba z tym, co tutaj siedzi, nie wiem, czy tam co ktoś siedzi. Nie będę się jakoś za bardzo tutaj przyglądać temu. To nie jest żadna bramka? Nie, to nie jest żadna bramka. I doszliśmy w końcu. Świetnie, udało się. Dotarliśmy do swoich. Przepraszam, nie dotarliśmy do swoich, to nie są nasi. Ale się zdziwiłem, myślałem, że to są nasi, po prostu... On się aż tak zdziwił, że zaczął tańczyć przede mną i tak, że kurde... Otworzyli do mnie ogień i się zdziwiłem, nie wiem, o co chodzi, nie? Dlaczego nie? No dlaczego jeszcze żyje? Wow! Ha, jest lepsze jakieś rurach, które wybuchają. Teraz zginę. Nie zdążę się wyleczyć. Zdążyłem, ale to i tak już ostatnia tak naprawdę moja chusteczka. No właśnie, i ginę. Dobra, to była świetna akcja i myślę, że takim akcentem zakończymy ten materiał, ponieważ już prawie 30 minut jest na liczniku. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, że ten odcinek wam się spodobał. Zachęcam do oceny tego filmu, do komentowania, do subskrybowania i oglądania następnych odcinków i innych serii na kanale. Dzięki za uwagę, cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć, było naprawdę zabawne.